Michał, po każdym meczu chyba te same pytania muszę ci zadawać, bo znów dzisiaj goli, asysta. Jeszcze raz zapytam, co wy jecie przed meczami? I zjemy pierś kurczaka, makaron i warzywa. To jest tak jak zawsze przed każdym meczem. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i to pokazujemy. Stąd te wyniki. Dzisiaj też to pytanie zadawałem Kamilowi Poźniakowi. Zagraliście bez twojego brata na skrzydle, ale widać to u was szczególnie w grze ofensywnej, że chyba nie ma znaczenia, kto atakuje, bo ta gra wygląda naprawdę dobrze. Tak, mamy szeroki skład i szerokie pole manewru. Dzisiaj za mojego brata wszedł Łukasz Wroński i zagrał bardzo dobry mecz. Szarpał i o to w tym chodzi. To samo Bartek Bartosiak zastąpił godnie Bartka Szlularskiego i to jest też naszą siłą, że mamy wyrównany skład. Kolejny mecz, kolejny raz Bełchatów niepokonany, chyba już 12 mecz, jak w Ekstraklasie nikt nie potrafi zdobyć 3 punktów na GKS-ie Bełchatów. Teraz mecz z Podbeskidziem, no tam chyba będzie już typowa walka. Tak, my nie wybiegamy w przyszłość. Trener nas uczyła, żebyśmy myśleli, każdy myślał o następnym meczu, więc fajnie, że cię wygraliśmy, jutro mamy rozdrugi, już od poniedziałku będziemy myśleć o Podbeskidziu, więc spokojnie, małymi kroczkami, jesteśmy Beniaminkiem, fajnie, że mamy tyle punktów, ale jeszcze się nie zadawalajmy takimi punktami, bo to jest złudne, musimy grać każdy mecz tak samo powtarzalnie, to będzie dobrze.